No. Rachu, ciachu i do piachu. I teraz, 5 kryształów. Zbliżamy się do groty cyklopów. Powoli, ale stanowczo. Dobra, tutaj zejdziemy. Tymczasem jeszcze możemy coś wybudować. Wow. Tego się nie spodziewałem. Na nic sensownego nas nie stać. To przez brak kamieni. Dobra. Co będzie mi potrzebne? 5 drewna. Będę miał 6, jak zbuduję targowisko. W następnej turze. Dobra. Chata 1000. Tutaj cytadela wymaga jedynie kamieni. No dobra, to targowisko buduję. A kuźnia? Kuźnia podobnie jak targowisko. Dobra, jazda. Może coś wymienię nawet. Tylko kurs jest zabójczy. Więc na razie sobie odpuszczę. Dobra. Pięknie. Wiecie co? Spróbujmy z tymi gryfami. Horda, może być słabo, ale ja mam przecież tutaj implozję, której nie mogę użyć. Wracamy do zamku. Zregenerować manę. Tak, nic poza tym ciekawego. No ten artefakt jeszcze. Ale tutaj z kolei mnóstwo ptaków gromu. Jeszcze gorzej. Ile położę naraz? 1300. Trochę słabe te obrażenia. Naraz. A ptaki gromu. Uno momento. 60 wytrzymałość. No, to tak 20. Tak? Dobrze liczę? Tak. 20 naraz. Nie jest źle. Dwa razy i do piachu. Mnóstwo. No, maksimum 50 może być. 2-3 razy i koniec. Może nawet raz, jeśli to jest minimum. Dobra, Kilgor na 100% musi pójść właśnie tutaj, zregenerować wszystko. No i ten magazyn zasobów by się przydał. Cie. Jednostki na zasoby. To też trochę jednostek tych trzeba wymienić. Na razie ja nie będę zwykłych jednostek z mojego zamku na zasoby zmieniał. To jest wbrew logice. To co, mogę ewentualnie chatę zrobić. Wozy z amunicją. Nikomu tu nie brakuje. Zrobię tą chatę. Dzień 6. Może się opłaci. Dobra. Duke Borugas przesyła wiadomość. Niech wygra lepszy wojownik, młodzieńcze. Postaram się nie uczynić ci dużej krzywdy, o ile moi trzej kompani mnie nie ubiegną. Dzięki. Cytadela? Siedlisko behemotów dalej poza zasięgiem? W jeden dzień... Nie no, jest dzień 7. Tu nie ma co kombinować. Trzeba robić cytadelę. Ej, na co ja patrzę? Grota cyklopów. Na co ja patrzę? Po co ja na to patrzę? Wieża orków! Więc realizujemy niby plan. Teraz pytanie. Lepiej mieć więcej ptaków. O ile? 50%. To przynajmniej jeden. Czy mieć orków? Ja myślę, że lepiej mieć orków. Chociaż wtedy wszystkich będę miał więcej. Dobra. No niestety. Co to dalej robię? Tyle. Czasami mam takie wrażenie, że chcę jedną opcję, druga jest też całkiem fajna. I też ją chcę w sumie. Tylko
Wydaje mi się, że bardziej logiczna jest nie ta, którą mi się bardziej chce. I właśnie teraz miałem taką decyzję. Ciekawe, czy to jest prawda. Za długo się nie zastanawiałem w końcu. Dobra, jeden dzień tak czy siak Kilgore musi tutaj spożytkować. Na regeneracji many w Gildii Magów. Dobra. Tydzień mangusty. I tak. Możemy wreszcie coś zrobić? O, super, nie możemy. Magazyn zasobów. No, ewentualnie mogę salę Walhalli wziąć. Atako jeden. Tyle co nic. No dobra, ale będzie. Dwa behemoty. No! 7 roków! Aha, plus tamte 3. Czyli 5. Zaokrąglają w górę. Przyjemnie. Wilczy jeźdźcy, gobliny. Bombastik. No. A właśnie. Moment. Nieulepszone, szkoda. W ogóle nic tutaj nie jest ulepszone. No cóż. To tak, wy na środek. Wy na zewnętrze, wy też na środek. 6, 5. Na zewnętrze jeszcze bardziej. 6. No. Jeszcze kazać mu, żeby... Luźna, zwarta, luźna. Używaj. Tak. No. Teraz jedziemy z ptakami gromu. A nie, mamy 17 many. Tutaj przecież nie ma gildii magów. O ja. To nam psuje plany. Gryfy możemy rozwalić. Być może. Wiecie co? Pozbierajmy. Wiatrak nieodwiedzony. To tak, zgirć się wymieni. Siarka niestety. Żegnaj nadziejo. Musimy czekać aż turę. A właśnie. Mamy 3 miejsca do obsadzenia. No to niech Girt tutaj będzie. A tak to? Górnisson, dawaj. Milczy jeźdźcy. Jeszcze Oris. Orkowie. No i całkiem miło. To w sumie wszyscy mogą pójść do Kilgora teraz. Dawaj, Oris. No. Jest i atak. Kilgore dostaje paru nowych. I tyle. Wraca się teraz. Dobra, Oris, dawaj, to samo. No. I Gird. 15 goblinów, od razu wracaj się. I tak. Wieża orków. Bardziej mi są przydatne czary i mana. Czarów na pierwszym poziomie już ciekawych nie będzie. No właśnie, no chyba, że tej aury artefaktów nie miałem, ale chyba miałem. I tak poza tym nic tutaj nie nabędę. Dobra, to jedną turę tutaj spędzić. I już mogę lecieć dalej. Tak, stój tutaj. Ty też. Ja, nie tak. A w sumie? Tak. Nie dobiegłaś wtedy. Racja. No. Nie? I nocuj. Tutaj jedynie kuźnię teraz mogę zrobić i gildię najemników, więc sobie odpuszczę. Pójdę do tych ptaków gromu.
No dobra. Spoko. Spowalniam na początek. Szybkość 12. Mam nadzieję, że jako pierwszy się ruszę. Jako atakujący i posiadający taką samą prędkość. I będąc z lewej, czyli atakujący, i na samej górze, powinienem być pierwszy. I rzeczywiście tak jest. Dobra, teraz spowolnienie, definitywnie. A w sumie 12... Nie, to prawie każdy zaatakuje. Musi być spowolnienie. Tak, i teraz mogę sobie czekać. Czekać. Rzucać. A tych co mają 6. Dwa ptaki gromu. Z balisty. Balista zadaje więcej niż 25 orków. Dobrze. Dobra, ty się broń. Możemy atakować. I to będzie dobry atak. No. Tutaj to samo. Tutaj też. Nice. No tutaj ewentualnie tylko jeden zginie. A, w porywach do dwóch. To mi się podoba. A i od razu mogę się ruszyć jeszcze raz. No to dobijamy. Czyli spowolnieniem załatwiliśmy całą sprawę. 22 tylko było. Napotykasz kowala, który topi właśnie wyszczerbione miecze i popękane zbroje, aby odzyskać z nich metal. Kiedy opowiadasz mu o celu swojej misji, daje ci starą zbroję, która, jak mówi, jest dla niego bezwartościowa, gdyż nie mógł jej w żaden sposób stopić. A że Kilgore nie ma żadnej zbroi, to zawsze coś mu się przyda, na przykład plus 5 mocy. Dzięki temu... No, spójrzmy. Jazda. 400 więcej. Nice. Dobra, to teraz w zasadzie możemy atakować. Jeszcze tutaj jako szary goblinów są. Nie odwiedziłem ich. Powinienem. Gird? To szybciej górnistą tam będzie. Dobra, co jeszcze zostało tutaj, z tych okolicznych rzeczy? No tak, zabić gryfy królewskie. Te są bardziej wartościowe. I tak, czy coś wymieniać? Wiecie co, ja bym zainwestował w magazyn zasobów najpierw, ponieważ on daje jeden sąg drewna i jeden wóz rudy. Więc to dużo da później. Tak, definitywnie. Dobra, kuźnia? Nie. Bez sensu. Chyba, że duży warsztat dzięki temu kupię. To też bez sensu. Na razie. Gildia najemników. A wiecie co? To jednak ma sens, ponieważ mogę przyjść innymi jednostkami. Innymi bohaterami. I nabyć... Może kiedyś. Dobra, to na razie nic nie kupuję. Dobra. 15 goblinów, od razu oddaję w dobre ręce. Da. Dawaj. O. No. I tak. To sobie tutaj nocuj. Kilgore. Jeszcze jedna tura niestety potrzebna. To Kilgorze dawaj, tak, do tych gryfów. Zaczyna się zabawa. To ja proponuję rozpoczynać bitwę. I... Ej, obszarowy proszę. Kula ognia, 205. Krąg zimna, 205 też. Trochę mało. Ale lepiej niż atakować jednego. Do końca. Zabić. Dobra. 16 obrażeń. O nie! O nie!
Ile? 2 punkty życia. Muszę bronić. Z akcją odwetową trzeba biec. Sześć gryfów królewskich. Dobra. Teraz mogę leczyć. Ty, jak uleczę, to bardziej mnie nie zaatakują. 5 razy moc. 5 razy moc? Wystarczy. No. W pełni zdrowe. Okej. I tyle. No, nikt nie zginął. Coś tutaj? Tura. No, magazyn zasobów. Dzień 5. Wieża orków aż się prosi o kupienie. No ale cóż, trzeba zainwestować jak najszybciej. Dobra, tutaj stój. I tak. W przydrożnej gospodzie pijany w sztok troll wyzywa cię na pojedynek. Nie chcąc go zabijać, ogłuszasz rozrabiakę i zabierasz mu broń. To ostrzeże go przed dalszymi kłopotami. Niszczycielska maczuga ogrów, atak o 5! No. Przyjemnie. To co, zobaczmy co jest w garnizonie? No zobaczmy. Co tutaj jest? Luz. Nie trzeba było aż tak czekać. Dobra. Przestawiać się jakoś? Mogę w sumie. A mianowicie wezmę właśnie orków do środka. Tak. No i jednostki ofensywne. O, na przykład tu. Tutaj też? Większą siłę mają? Ale ja za to mam masakryczny atak! A oni nie. Za to mają boost o 1. Chyba zawsze mają tak, nie? Dobra. No, to wygląda dobrze. Oki. Spowolnienie? Błyskawicą walnę 485? Ostro. To w strzelających. Niewiele już sobie postrzela. 124? No to jazda. Świetnie. Tak powinno być. 22 punkty obrażeń. Jeszcze raz atakuje. No i już tylko 4 zostało. O. To się broń, ty rzucaj i tyle. Nieźle. No i... Hej, kompania! Wyskakujemy. Jest co robić tam. Chodźcie, chodźcie. Ho! Trzeba rekrutować. Gird, dawaj. Gdzie ciebie? Tutaj na górę gdzieś. Albo odblokuję to wejście. Siedlisko behemotów wezmę. Też dobra opcja. A Kilgorze, ty masz jedynie miejski portal z czarów podróżniczych. Szkoda. Z tych naprawdę podróżniczych. Dobra. O. Ale będzie utopia. Dobra. To Gird, ty tylko zejdź tutaj z drogi. A? Daj Kilgorowi się. O! Rozbiec.
No. Mogę ich spowolnić, mogę... Ej, spowolnij ich tylko. Sobie poczekam. Niech strzelają nasi. Uch, ostro. No i dobra, pełna strzała. Strzała dla generała. Jestem nic. Jestem też. Atakujemy. I tutaj? Nie. Dobijemy. Teraz mogę pojechać błyskawicą na przykład. Albo jeszcze lepiej poczekać. Czekajcie, 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 czekajcie. Ty możesz. Ty położysz ich. No i tyle. Że też czekały, to dostały. Mało behemotów. 1-4. Akurat mamy trójeczkę. Przyjemnie. Dobra, rozpoczynam. Co tu kombinować? Walnę błyskawicą i po sprawie. Tak. Dobra, to tam niech ktoś wejdzie, a Kilgor... O, tutaj gobliny czekają. Uciekają. Ja nie potrzebuję doświadczenia, strat ani many, ani jednostek też, nie? No. Dobrze jest. Gird, dawaj. Kasiuta. O, fontanna młodości. Wypijasz trochę wody i czujesz powracający wigor młodości. Twoi żołnierze widzą, iż jesteś w świetnej formie, a ich morale wzrasta. Och, Gird, Gird. Tam się podoba. O 3 tygodniowy przyrost stworzeń poziomu 4 może zwiększyć, jeśli będzie ktoś taki w mieście. Czyli ogry. Jakoś tam... Nie zachęcająco aż tak. Zobaczmy, co ten... Co te nogi... Zrobią. Dobra, dzień 6 jest. To i zamek będzie, i wieża orków. Przy dobrych wiatrach. Dobra. O, kamienie. Grnison. Tak. Tam się pojawił ktoś. Duke Borugas wysyła kolejną wiadomość. Tchórzostwo czasami się opłaca. Samobójstwo też jest pewnym rozwiązaniem. Skoro już takie rzeczy zaczynasz wymyślać, to może zrób jedną z nich. Na przykład tą drugą. Grnison, dawaj na północ. Tutaj czarodzieje są. Paru? Kilgor, smiecie ich. Niziołki. Widzieliśmy kiedykolwiek niziołki dotychczas? Chyba nie. Dobra, tu jest źródełko. Tu jest Tormina. Kolejna forteca. Nice. I mimo, że po sąsiedzku, to respektował nasz Duke neutralność Torminy. Dziwne. No ale cóż. Każdy ma swój fetysz. Chłopi! O, ilu? Horda! 50-99. No to jadę z nimi. O, to będzie słabe. Dla nich oczywiście. Lędźwie legionisty. Poziom 3. Jakbym mógł nabyć bohatera nowego, na przykład w Torminie,
to by do czegoś się nadały. Dobra, Gird, znikaj stąd. Musisz zrobić miejsce. Na przykład tutaj, już będziesz czekać na następny tydzień. Kilgor, dawaj, tak. To tutaj wezmę plus 2 obrony. Mogłem nie wziąć. Bym miał jednego behemota więcej. Tam, no dobra. Nie pstrykajmy się tak bardzo. Zamek. Plus 2, plus 3. No. Dobra. To tyle. No właśnie, sprawdzaliśmy jeszcze, kto tutaj nam chodzi. Odsyłasz Duke'owi swoją raczej mało uprzejmą odpowiedź, uświadamiając go, co może zrobić ze swoimi groźbami. Może go to na jakiś czas uciszy. Meduza, przyrost plus 5. Tutaj nie ma rejonu podziemnego, więc luz. Ogry. No dobra, tak czy siak Kilgor atakuje. Co, robimy to samo? Nie, poczekamy na nich. To głównie dlatego, że ja... Jak tam? O, zginiem w następnej turze. Chcę manę. Na razie jeszcze zachować. Pewnie, że chcę. Dawaj. 4 behmoty już mam. Okej, w którą stronę? Tutaj! Będę ulepszał jednostki! Dobrze, że nie kupowałem niczego do ulepszania! Nice! To teraz... Fartogrów. Żeby grota... była. Tak. Okej. W terminie chyba nie ma nic, chociaż nie wiadomo. Wieża orków. Trochę tego znowu jest. To ile musi mieć ten król? Skoro tak łatwo tutaj idzie. Śmiejesz się, widząc grupę chłopów pilnujących swych plonów i bogactw. Dzięki. Ale chłopi uciekają. Przynajmniej tyle dobrego. Plus 1 mocy. Kilgorowi się przyda. Dobra, Gird. Bierz wilczych jeźdźców. I w zasadzie wypada dostarczyć Kilgorowi. Dobra, jazda dalej. Znowu nie zobaczyliśmy, kto tam jest. Co tam robi i tak dalej. Tak. Jak tutaj? Wszystko, co sensowne, mamy. Oprócz groty cyklopów. Brakuje... kamieni. No tak. Okej. Więc... wszyscy idziemy do Kilgora. Gird pierwsza. To może sobie zachować. O. A jeszcze tutaj może pójść. Tak. Dobra. Czarodzieje. Moment, tu? Najbliżej będzie? No, przynajmniej tym sięgnę. Dobra. Trzymaj. Co dalej? Nie wiadomo. Idę w tą stronę, zobaczę, co tam jest. I tak. Tutaj było... Tu chyba jakieś się zregenerowały, tak? Nie. Okej, trzeba oddać. To trochę minie. Tak czy siak, czarodzieje uciekają.
Ja mogę zgarnąć złoto, kryształy i ulepszenia.